Hej, witam Was wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na haul z Lumpeksu. Będzie to haul totalnie sweterkowy. Jedna tylko rzecz jest nie w temacie, a generalnie wszystko jest powiązane z tematem sweterkowym. Ostatnie łupy moje lumpeksowe obfitowały w swetry. Nic więcej ciekawego nie udało mi się znaleźć, tylko właśnie swetry, dlatego też jest ich trochę, stwierdziłam, że pokażę Wam od razu, co sobie kupiłam, ale na początek zacznę właśnie od tej rzeczy, która nie jest swetrem. Jest to koszula. Koszula, ona może być trochę pognieciona, dlatego że ja jej nie prasowałam, tych ubrań też jeszcze nie prasowałam, tylko one są świeżo uprane, pachnące i tak dalej. Koszula z Only, czarna w paski białe. Bardzo fajna, na guziczki, taka, wiecie, trochę taka elegancka, to właśnie do ciemnych, jakichś eleganckich spodni. Też fajnie z białymi spodniami by wyglądały i na przykład z jakimiś botkami, albo też w, już powiedzmy w temacie wybiegnijmy daleko w wiosennym, do właśnie białych spodni, też do jakichś trampek. No ale na teraz właśnie też tak elegancko do jakichś spodni, do jakichś botków na obcasie. Myślę, że fajnie będzie wyglądała. Jest to rozmiar 38 i ona jest też fajna, bo ona jest właśnie krótka. Ona nie jest długa i fajnie to wygląda, jak jest wpuszczona w spodnie, bo dzięki temu, że właśnie jest krótka, to można ją sobie fajnie wpuścić w spodnie i fajnie to wygląda. Także to jest taka koszula. No i teraz już przechodzimy do swetrów. Pierwszy sweter to jest taki półgolf w kolorze takim śliwkowym, fioletowym. On też jest taki troszeczkę krótszy. Tak fajnie wygląda do spodni z wysokim stanem. To jest w ogóle mały rozmiar, bo to jest rozmiar XS i to jest marka Big Bog. Ale ja też bardzo często noszę właśnie takie spodnie z wyższym stanem. I one wtedy... Ten sweterek bardzo fajnie wygląda. On jest taki troszeczkę cieńszy, nie jest to taki bardzo gruby półgolf, tylko taki cieńszy, więc do narzucenia nic pod spód nie trzeba zakładać, on też nie prześwituje, coś takiego. Następnie pokażę Wam jeszcze drugi półgolf. Od razu zobaczę, to jest marka Atmosfer i to jest rozmiar 38. Szary sweterek, szary półgolfik i ten już jest taki normalny, jakby normalną ma długość, jest taki dłuższy, też prosty, ten jest trochę taki prążkowany, ten jest grubszy i troszkę taki ma takie, wychodzą z niego takie włoski, on jest taki właśnie trochę taki misiowy, też jest przyjemny. Ten sweterek, tak jak dotykam, on tak minimalnie na początku gryzie, ale potem jak się go założy, to już tego nie czuć. I następnie mam Ichi, rozmiar L. To jest taki śmieszny sweterek. Tak mnie urzekły te kolory, że musiałam go sobie kupić. On jest troszkę skulkowany, ale ja golarką sobie go ładnie wygolę i będzie wszystko w porządku. Tylko, tak jak mówię, wszystko prałam, jeszcze nic z tymi rzeczami nie robiłam. Także taki sweterek. I ten sweterek, on jest taki większy, luźniejszy, ma też, jak mogliście zauważyć, dekolt w serek. I tutaj te rękawy, które są, one są takie trochę bufiaste, tak delikatnie, więc ten sweterek bardzo śmiesznie i fajnie, śmiesznie wygląda i fajnie się układa. No i dodatkowo te kolory jakoś tak, nie wiem, urzekły mnie i tak mi się skojarzyły bardzo z jesienią, więc musiałam sobie ten sweterek kupić. I następnie mam taki dłuższy, muszę się tu chylać, mam taki dłuższy sweter. On bardzo fajnie będzie wyglądał na przykład do leginsów jakichś ciemnych, bo on jest bardzo ciekawy pod tym względem, że on jest generalnie prosty w takim kolorze zielonym, ale tu po bokach
ma takie rozcięcie, więc on tak sięga gdzieś tak, bym powiedziała, od początku bioder i tutaj już dalej mamy taką luźną przestrzeń, więc to fajnie właśnie wyglądać będzie do jakichś leggingsów, bo on zakryje nam pupę, a jednak tutaj coś się będzie działo, nie jest to taki prosty, zwykły, długi sweter, tylko właśnie coś takiego ciekawszego. Jest to marka Amisu i to jest rozmiar L, więc on jest taki też luźniejszy. Gdyby w sumie nie miał tych rozcięć, to by można było, mogłabym nawet ja zakładać to jako sukienkę. Ale ta wersja mi zdecydowanie bardziej się podoba. I jeszcze zostały dwa swetry. To już są takie dłuższe swetry. I to jest sweter marki Kubus, rozmiar L. Granatowy, grubszy, taki mięsisty, też jest troszeczkę skulkowany. Tutaj ma kieszonkę i tutaj też jest, widzę, że zaciągnięty delikatnie, ale to sobie schowam do środka i będzie wszystko w porządku. Na długi rękaw, on też sięga tak za pupę. Także też fajnie. I ostatni sweter, z którego jestem chyba najbardziej zadowolona, i ten sweter kupiłam w sumie z myślą tylko i wyłącznie o wiośnie. Bardzo mi się skojarzył z wiosną, z trampkami, i ten sweter jako narzucony jako taki troszkę płaszcz. Jest to długi sweter w kolorze takim błękitnym. On jest bardzo długi, bo on sięga. Myślę, że gdzieś do połowy łydki, za kolano na pewno. I on ma tutaj takie przesłodkie guziczki serduszka. No przepiękny jest, pięknie to wygląda. On w ogóle wygląda tak, jakby go ktoś robił na drutach. Bo nie ma ani żadnej metki, ani żadnego tutaj. Nie widać kompletnie, żeby tu gdziekolwiek była jakaś metka, więc wydaje mi się, że może ktoś kiedyś robił to na drutach sam. No i to gdzieś trafiło później do lumpeksu, ale sweterek wygląda prześlicznie. Nie mogłam się oprzeć niemu, także jest już mój. Rzeczy, za które tutaj zapłaciłam za tą koszulę w paski i ten sweterek, ten pomarańczowy w serek, kosztowały mnie złotówkę, a ta reszta swetrów kosztowała tak 4-5 zł. Oczywiście o sztuce mówię. Także 4-5 zł maksymalnie. Także też łupy super tanie. Super takie okazje udało mi się złapać. I w sumie to chyba tyle. Jeszcze tak patrzę. Tak, wszystko Wam pokazałam. Przymierzając jeszcze ubranie, zapomniałam Wam pokazać tej bluzki. Przypomniałam sobie, że ją też kupiłam w lumpeksie. Coś takiego, taka krótka do właśnie spodni z wysokim stanem. Na długi rękaw tutaj jest taki kopertowy dekolt. Także ona wygląda tak. Więc jeśli Wam się filmik spodobał, zostawcie kciuka do góry. Napiszcie też w komentarzu, czy Wy ostatnio byłyście na jakichś zakupach lumpeksowych i czy Wam się coś udało fajnego dorwać i czy też moje zakupy coś Wam się spodobało z tych rzeczy, które Wam pokazałam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was na kolejne filmiki. Pa!